Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wujo Kelesz, właśnie Wujo Kelesz, żeby go bardziej karpia, Minecraft Jump porwał pierdzielony PGJ, kurde, cholery, co tam porywa PGJ, to nie wiem, cholera jasna, swoimi szponami skurczysyn pierdzielony zabrał mi mojego ukochanego jednego Magikarpa, już więcej razy się nie dam. Dobra, ale to nie o ten odcinek, to są wujowe sety, które wujowe sety, jeszcze raz to odpowiem, które miały już się pewnie milion razy pojawić. Ale są dwie rzeczy, które mnie ciekawią. A więc tak, ostatnio chciałbym się zrypywać nagrania, a po drugie, pewien fan mój. Tego imienia teraz bardzo przepraszam, że mogę sobie przypomnieć. Chyba Omega221, jeśli nie mylę. Wam się na pewno tutaj wyświetla jego propozycja na set. Bo o to właśnie gramy tym setem, który on zaproponował. Jest to naprawdę set chujowy. Dziękuję ci, Omega. Będzie bardzo ciekawie, wiecie co, wy też możecie proponować swoje sety, wiecie co, robimy tak, może mieliśmy znaczy, że będą chujowe sety, ale to wy możecie proponować sety, o teraz to wy macie większą decyzję na moim kanale, możecie więcej, mogą też być ciekawe sety, mogą to być nie tylko sety właśnie takie, wiecie, możecie, nie wiem, set skauta Wiedźmina, wiadomo, tej, możecie nawet czapki proponować do setów, tak, żeby to nie były zwykłe loadouty, tylko wiecie, sety, jeszcze raz sety pierdzielone, więc tak. Zacznijmy od szybko krótkich kwestii. Boże, jak się rozgadałem, to ja nie wiem, Boże, co to jest jakiś... Ja pierdolę, kurde. Co ty próbujesz, lagujący skaucie? Ja mnie tak łatwo nie zabijesz, choć ja jestem chujowy jak... A ty co? Co kurde, myślisz, że się nabiorę? Nie no, nie ma tak łatwo. On mnie jeszcze porobi, muszę na niego uważać. Ach, Boże, to się strasznie długo rozkręca, więc tak. Dobra, przejdźmy do bardzo ważnej kwestii. Bardzo ważnej kwestii, jaką jest to. Kwestie informacyjne, tak, Boże, już zapomniałem. Tak, kwestia pierwsza dla was, polećcie jakąś dobrą giereczkę do nagrywania, naprawdę. Do nagrywania, nie musicie mi się pytać, czy coś, co ja lubię, czy ja tylko co do nagrywania, to byście chcieli zobaczyć na kanale, wiadomo. Ja sobie przejrzę te gierki, jakie polecacie, wiecie. Może mi się jakaś spodoba, to nagram. Nie wiem, czy ja bym rzucił Tekena 7 na kanał, nie wiem, wszystko od was zależy, czy chcecie Tekena 7, mógłbym na przykład z Gaworem się ponapieprzać. Jeśli Gabor oczywiście będzie chciał, bo ja na pewno muszę sobie kupić Tekena, on już chyba Tekena kupił. Nie wiem, czy spałem. Boże, jakbyś tego się przeraził. O, Boże, ja się tutaj zagaduję, a tutaj nie przyjmują pół. A wiecie co? Zróbmy zasadzkę. Tak, zasadzka to jest zawsze dobre rozwiązanie. Nie było tylko mnie słychać. Ale jakiś się zawsze znajdzie, jeło, błot. Karol Watt z dynastii Karolingów, tak, był Karolingów, nie, dobra, wali te dynastie. Kupię teraz, kiedy będziecie się musieli tego nauczyć, albo nie będziecie musieli, to zależy. Powiem tak, że musiałem się nauczyć, bo kiedyś szedłem do odpowiedzi z historii, o Boże, to były stare czasy. Młody człowiek szedł do odpowiedzi z historii. Boże, to są wspomnienia, ty, to są już naprawdę wspomnienia. Ja nadal pamiętam, że istniały, że były dwie dynastie w Państwie Karolingów. W Państwie Karolingów to była jedna dynastia, która głowa narzędzia. Dobra, zostawmy to, nie! Tak. We Francji, dawnej. Tak, dobra, przejdźmy do tego. No mówię, polecajcie. Druga kwestia jest taka, że prawdopodobnie pojawią się odcinki z... Gier na telefon związanych z Team Fortress 2, czyli Gang Force, chyba tak się nazywała gra, bardzo przepraszam, jak mylę nazwę, i z jakiegoś symulatora trajektorii. Dużo gier z Team Fortress nie ma na telefonach, chciałbym wam je pokazać, wiecie. Są ludzie, którzy bardzo lubią gry na telefonach, są też fanami Team Fortress, chcieliby coś zagrać. Gang Force to jest tak trochę była taka gra o Team Fortress 2, Boże, już dawno zapomniałem, a może ją nagram, kiedyś miałem plan z niej nagrać, bo to było tak dawno temu, wiecie. W ogóle jeszcze wtedy, w ogóle chodziłem na dwóch nogach, czy może na czterech jak pies, cholera wie. I trzecia taka naprawdę, może to będzie troszeczkę chamskie, coś takiego, co teraz zrobię, ale chciałbym was o jedną rzecz prosić, bo, czyli rzecz, o którą nigdy nie robię, ale naprawdę ostatnio sprawdziłem, że dużo osób jest naprawdę oglądających, wiecie, nie ma słowa, jest naprawdę takie coś w analityce, mogę wam to nawet pokazać, wiecie, to nie wiem, jak to jest ktoś, kto by chciał mnie zasubować, to bardzo was zasubujcie, ja was nawet nie nalegam, nie musicie mnie subować, ale to jest tylko taka informacja dla ludzi. Jeszcze mnie nie mają zasubowany, możecie mnie gdzieś zasubować, proszę ja was. Może gościu jesteś... O cholera jasna, nie! Pierdzielony pożerasz amunicji, dobra. Więc może przejdźmy już do normalnego gadania, nagrywania. Tak, zajadłem miałem przetestować. Co ostatnio mówiłem, że mam ze sobą jakieś dziwne problemy z nagrywaniem. Tutaj chodzi o kwestię taką, że mieści nagranie. Musiałem wywalić trzy nagrania z różnych trybów, wiadomo, innych, fajnych trybów.
Był Propkan, był Saxon, był Randomizer. Mówiłem 3 czy 4, bo już nie pamiętam. Zaczekajcie, to chyba 3, tak. 3, bo nie pamiętam, że coś innego nagrywał jeszcze, o mój Boże, już... Znaczy, ja się... Sam nie powiedziałem 3 czy 4, bo... Ja tak wyliczyłem i wynika, że niby 3. Ale mogłem powiedzieć 4, Boże, bo człowiek się już zaczął gubić w swoich słowach nawet. Myślę... Nie trzeba, jakby kurde ostrzegali mnie, nie pal tyle, jak właśnie nie będziesz miał dziury w mózgu, nie ćpaj, nie pij alkoholu. Trzeba było się słuchać, jak mogłem. Widzicie, jak to się kończy, nie polecam, pamiętajcie, jesteście młodzi, nigdy nie idźcie moją drogą. O cholera, kurwa, jasna. Przecież to był tylko snajper. Ej, czuję się oszukany, ej, patrzcie sobie na trzecim drużynie, ej, to nie jest tak źle, to nie jest tak fatalnie, to jest chujowo, ale stabilnie. O, w ogóle nie tłumaczyłem przedmiotów, o co z nimi chodzi, Boże, to już się tutaj zaczęło. Wejście smoka, bardzo chamski przedmiot, może zacznijmy od tego. To, że krok ognia, super! To 25% obrażeń płonącym graczu zadawanych. Ale, no cóż, minus 10 zadawanych obrażeń i zużywa dodatkowe 4 sztuki, zabicie, na rozkręcanie, czyli na ogień idą. Mamy stek z bizona, bo i gorące rękawiczki Jera, które nam zadają większe obrażenia. Z połączeniem stekiem bizona tworzy się gówno, które... Dostajemy po mordzie i się wykrwawimy, ale no cóż, worth it. Bo wam zaprezentuję działanie tego gówna. Jesteśmy super szybcy, ale... Super szybcy jak na Heavy'ego oczywiście. Ale podatki do obrażenia jak... Nie wiem, nie mogę znaleźć porównania. Jak Żyd podczas nocy księżycowej. Nie, Boże, przepraszam wszystkich Żydów. To mam wujka Żyda, bardzo przyjemnie. Ale wiecie. Konwertyta oczywiście, jakby ktoś był ciekawy, ale tak. Bądźmy sobie... Tutaj szczerze, ale musiałem użyć takiego, wiecie, żartu. Bardzo kontrowersyjny żart, przepraszam, tak naprawdę jakoś uraziłem, ale nie, dobra. Mówię, bo prawa dość polityczna, zostawmy to teraz. Nie, może jak... jak Polak w obozie pracy. nie, dobra. Wiecie, teraz chamskie żarty się wyzerowały i... No cóż. A jestem Polakiem, teraz mnie to zabolało. Dobra, no to się wyzerowaliśmy, wiecie co? A więc tak, no. Jak mówiłem, obrażenia naprawdę, dostajemy wtedy obrażenia mi krytyczna papy jest źle. Ale ta broń ma jedną synergię, synergię z Pyro, ale żadnego Pyro nie widzę. Nie, mamy jednego Pyro. I serwer się... No kurwo, ty kurwo. Ale oni kurde, z jednej i z drugiej strony. Chciałem się zaczaić dlatego z jednej, to dlatego mogę z drugiej. Skurwysyn, co, bo myśli, że masz jakąś kurde palącą się głowę, kurde dymiącą, to myśli, że jest fajny, co, bo to Unirzual. A to bo ja jestem biedną kurwą, która nie ma Unirzuala, to co tutaj, może tak poszpanować? Nie, tak nie poszpanujemy. Jak sobie sprzedam kotlecika, to ja tutaj będę, gdzie jest kotlecik? Jak ja sobie sprzedam kotlecika, to ja będę tutaj się śmiał. Tak, sprzedaję tego kotlecika od dwóch pierdzielonych lat na rynku. A ja zaraz sobie mówię, musi dojść do heroin, wtedy sprzedaję, a potem... Może ja z nim pogram, będzie Halloween, no. Ten mój kotlecik dowolają, może on za rok będzie więcej warty. Kapłan Rodzinka Stefan... Rodzinka Stefanku. Kurwa? Widziałem tutaj takich kapłan Stefanków, potem... Nie no, Stefaniaków, kurwa, o co nie chodzi. O ty chuj. Patrz, kryty szmato. On mnie zabije. On mnie zabije, bo wystarczy jeden dobry strzał. Łopo. No a dobre wycofanie, patrzcie, tak to się robi. Patrzcie, jeszcze przejmuj skurczy synu. Ciągnij to już. Uciągnął, ukręcił, kurde batę razem z kimś tam. Dobre chłopaki, kurde. Dzielnie prezentowały niebieską firmę, dobra. Te żarty są naprawdę chujowe, wiecie co? Powiem wam tak, nie nagrywałem trochę czasu, bo naprawdę odjebi się, nie wiem. OBS, o co chodzi z tym, co jest zepsute? OBS ścina ekran. Powiem mi się ścięcie głupie ekranu, które... No cóż. Jak już zetnie ten ekran, to potem się pojawia jakieś, nie wiem, 3-4 minuty później, jest kontynuacja nagrania. Dźwięk leci, ekran jest ścięty, nie wiem co to powoduje. Nie altabuje oczywiście, to nie było nic związanego z altabowaniem, bo przy altabowaniu tak się dzieje. I to mnie właśnie ciekawi, bo nie były te momenty, w których altabowałem, tylko normalnie grałem, pamiętam. I poczułem się tak trochę spooky, przerażony.
Wiecie, to się nie zdarza często. To jest naprawdę spooky, co tam się działo. Cześć. A ma tą przewagę, ma tą przewagę medyka. Gdybym mógł zmienić set, to bym go oczywiście zabił, ale tak. Czy dogramy tutaj do końca? Kto wie, jeszcze możemy dograć jedną, nie wiem, rundę. Wszystko to nie zależało od nas. Bo się tutaj na streama śpieszę poglądać, wiecie co, ja też czasami oglądam YouTube'a. To jest smutne, i teraz ten stream tutaj leci w tak naprawdę. Znaczy, no leci w trefie, jest wyciszony, o tak, o. A tam jest premier, tak? Kurde, pan premier Donald Tusk, ha. A wiecie, tak trochę spóźnił się o kilka lat. Bo wiecie, już Donald Tusk nie jest premierem... Nie wiem ilu lat. Ile miałem lat, kiedy Donald Tusk był premierem? Poczekajcie, zastanówmy się... I odpowiedzmy na to pytanie. Tak, była kopacz. Kopaczka była 2 lata. Nie wiem, wystarczyłoby policzyć, ile on jest tym... Może kim on jest szefem Rady Europejskiej? Nie no, przepraszam, bo naprawdę nie wiem, nie interesuję się polityką. Naprawdę ja się bardzo nie interesuję polityką. Wypadałoby wiedzieć, cholera jasna. Czuję źle człowiek. To tam się niby interesuje, ale nie na tyle, żeby mnie obchodziły takie rzeczy. Interesuję się tylko podwórkiem krajowym, żeby było wiadomo, co się dzieje w kraju. Nie, mnie obchodzi, siema. O, Propyro, pozdrawiam Propyro. Siema. Jesteś na nagraniu. Poczekajcie, a może to jest to? Mówię to jak shift tabuje. Mówię to powodować to jak shift tabuje, proszę państwa. Proszę państwa, mamy rozwiązanie. Żebyśmy mieli rozwiązanie? Zobaczcie to potem. O mój Boże. Jeśli to będzie to jak shift tabuje, powoduje to. Zostaje wam tego laga albo go po prostu wytnę, skrócę. Będę, nie wiem. Nie będę opisywał tego, co się teraz dzieje, ale... Tak, teraz właśnie zabijamy jakiegoś... Spaja. Odbijamy punkt, który nam przyjęli. Przez ostatki, oczywiście. Oczywiście zdążyłem, chociaż spadłem podczas drogi. Zjem teraz jakiegoś steka, dobra. Skończmy to opisywanie, może jednak to nie laguje tu właśnie. Cholera, jasno wie. A się to się okaże tym. To mamy rozwiązanie, proszę państwa. Mamy rozwiązanie. Chcesz... pograć na Altisie warme. Czy był Altis? Altis, może był taki serwer. Altis Life chyba się nazywał. Cholera, tak, gaś mnie Pyro, Pyro, proszę! Zewrzyj ze mnie ogień! Zewrzyj ze mnie te ubrania, Boże. Nie, to zerwij. Co ja pierdzielę? Biegamy na punkt, dobra, biegniemy dalej. Abym sobie, kurde, wbił tam mojego znajomego. Kurczę synu, mam w dupie twoje sentry, dobra, niszczymy. Lecimy do przodu, panowie. Bym mu odpisał, ale nie mogę teraz bardzo odpisać. A, zdominował mnie cholernik, jeden. Jeszcze się zemścimy. Wiecie co? Próba druga. Dobra, czyli tak, pozdrawiamy Propyro i pozdrawiamy Masę, czyli dwie osoby, które napisały do mnie podczas nagrywania. Masę to mój dobry znajomy. Nie byli z gangsterem słynnym. I ten, i drugi to Propyro. Fajny chłopak, mój widz, który mnie dodał. Jeśli wiecie, chcecie, możecie mnie dodać do znajomych. Macie tutaj mój obecny Niki Avatar. Pozdrawiam, jeśli ktoś po prostu was chce mnie dodać do znajomych. Nie ma leczenia. I tak by zabija, ale zabiliśmy medyka. Czyli on już jest na wyniszczeniu. Oczywiście nie udało mi się go dać, bo to jest koniec nagrania. O mój Boże, jak to szybko w ogóle zleciało. No mi się, że to zajmie o wiele więcej, dobra. No to co, no to się z wami pożegnam. Jeśli tutaj wystąpił lag, to teraz tak naprawdę zabiliśmy medyka i tego. Dobra, walić. Zobaczymy, czy to występuje jednak w tym, jak shift tabuje. Ja się z wami pożegnam, hejka. Tu wujo Keresz, a to były... Wojsety. Oczywiście proszę was o wysyłanie jakichś waszych wojsków na sety, loadouty. Wszyscy możecie czapki wybierać, może nie wszystko. Wiadomo, nie wybierajcie czapek zbyt ekspresywnych, dam jakichś unusualów czy czegoś, żeby mnie nie było na dostać, boże. Ja nie chcę sprzedawać mojej nerki. Tak. No to co, no to ja się z nami pożegnam, wiecie, może też gry proponować, jakie mogę zagrać, hejka! No tak, miałem się pożegnać i dopiero teraz, więc jeszcze raz hejka, hejka, hejka i stulejka.